Siemano, witam w kolejnym odcinku na kanale Swojskie Gotowanie. W tym odcinku będziemy robić barszcz z uwagi na to, że święta za... Dzisiaj jest 11... Za 13 dni. To jak znalazł, może się komuś przyda, to będzie najprostszy barszcz, jaki tylko może być. Uważam, że najlepszy. Tylko, że do barszczu to musi być dużo buraków, a nie... Pamiętasz, kiedyś mówiłem, taki kolega mój, byliśmy w sklepie i ta jego, nie będę mówił imienia, jednego buraka wziął. A co to będzie? Nie no, zrobi mi ten barszcz ukraiński. Z jednego buraka. Też to nawet koloru dobrze by nie miało. Do barszczu to musi być naprawdę buraków bardzo dużo. Zresztą zobaczycie na końcu, to jest w ogóle przepis mojej żony. Ja będę instruowany w każdym kadrze, co po kolei robić, bo tak naprawdę ja tego barszczu u nas nie gotowałem, tylko spożywałem, ale uwierzcie mi, zróbcie ten barszcz. To będzie barszcz na kostkach rosołowych, bo my używamy kostek rosołowych, używamy pekno soli, bo tak, najprostszy, najlepszy, zróbcie, sami się przekonacie. W tym momencie sobie to, a czyli może inaczej, co my na samym początku będziemy potrzebowali? Oczywiście buraki. Tu mam 6 takich naprawdę dużych buraków. Dobrze, 6, dobrze powiedzieć. 6 buraków. I teraz tak, wszystko to musimy sobie obrać. Te buraki plus włoszczyznę. Włoszczyzna to było kupowane osobno i czosnek był. To nie jest polski czosnek, niestety. To było kupowane osobno, a poza tym włoszczyzna. Taka standardowa składanka biedronkowa. O, właśnie. Obierzemy sobie teraz to wszystko. To wszystko powędruje do garnka. Tam już mamy garnek przygotowany. I dopiero zalewamy to wodą, jak włożymy te wszystkie warzywa, żeby to nam przykrywało te właśnie warzywa. To ma być naprawdę, tego barszczu nie będzie 100 litrów, nie będzie nie wiadomo jak dużo, ale to będzie barszcz intensywny, czerwony, piękny i pyszny. Także oglądajcie dalej, ja sobie to poobieram i wracam. Wszystkie warzywa plus buraki mamy poobierane. 5 buraków pokrojonych w takie... Pokażę, będę wyławiał po kolei. Takie kawałeczki. I wylądował w garnku. Jeden burak w całości został niepokrojony i niewrzucony, dlatego że on będzie starty na tych oczkach, co tu widać. I będzie dodany, do tego będzie dodana łyżka octu i na koniec będzie dany do tego barszczu i on jeszcze nam wzmocni ten krwisty czerwony kolor. Jeśli chodzi o te przyprawy, no to te właśnie warzywa, no tak jak powiedziałem, może tak będzie w opisie, ale tak szybko powiem jeszcze co, czyli będzie buraki, 6 buraków dużych, 3 marchewki, 2 pietruszki, kawałek selera, pora, 1 cebula i główka czosnku. Czosnku musi być naprawdę dużo. I jak te warzywa wkładamy do garnka, zalewamy wodą, tu jest akurat w tym momencie, bo tu jest skala w tym garnku, jest 5,5 litra. I za chwilę dołożymy do tego takie przyprawy, które będą na początek, bo później trzeba będzie jeszcze tam co niektóre rzeczy dołożyć. Jakie przyprawy? Może od środka zacznę. 5 kulek ziela angielskiego, takie tam kuleczki standardowe. I co jeszcze? Właśnie, może jeszcze w międzyczasie. Przeważnie w przepisach jest tak, że nie ma marchewki. Marchewka jest niedodawana, ale u nas jest dodawana i naprawdę zobaczycie sami. Spróbujcie, się przekonacie. Liść laurowy, 3 takie nieduże liście laurowe. 2 łyżki majeranku. Łyżeczki, nie łyżki. Łyżki, nie łyżeczki. Mała łyżeczka tego pieprzu czarnego. To jest pieprz zmielony, bo w wielu przepisach jest tak, że pieprz jest dawany w kuleczkach, ale my dajemy zmielony. Naprawdę mamy to przetestowane. U nas już ten barszcz, akurat ja robię pierwszy raz z przepisu. Ty parze kitany. Już czyste. Z przepisu twojego, mojej żony, ale naprawdę rewelacja. Kostki rosołowe, o których wspomniałem. Ja też nie dodaję kostek, bo oczywiście biofit i nie wiadomo co to może sobie zastąpić, to nie wiem, solą czy tam czym. 5 kostek na tą ilość, co tu jest. I do tego dajemy, myślałem, że ten, żubrówka, łyżka, łyżeczka, łyżkę? Dwie małe łyżeczki. Przecież wiem, mój głos mi podpowiada, że dwie duże łyżki octu. Też dajemy to na początek.
I jeszcze ostatnia rzecz. Jedna łyżeczka, mała łyżeczka cukru. Taka. To jest mała łyżeczka. Duża? To jest czubata łyżka, łyżeczka. A to jest mała, jedną małą łyżeczkę cukru dajemy. I teraz to stawiamy na gazie i od momentu zagotowania się gotujemy to na małym ogniu około godziny i działamy dalej, a więc oglądać i nie przesuwać. I ten burak, o którym wspominałem, jest już starty. Teraz dodajemy do niego łyżeczkę octu. Tu mam przygotowany ocet spirytusowy, 10% dosyć mocny. Szumi w głowie. Teraz to rozmieszamy. Oczywiście ocet też poprawi trochę jeszcze kolor tego wszystkiego. Też należy pamiętać przy barszu, przy wszystkim w ogóle, nie tylko przy barszu, że przyprawa przy prawie jest nierówna, więc na przykład jeśli chodzi o jakiś ocet, pieprz czy cokolwiek innego, majeranek, to lepiej na początku mniej dodać, żeby potem można dołożyć, dosypać, niż od razu na początku przedobrzyć, bo jak już przedobrzysz, to już potem nic z tym nie zrobisz. Więc teraz to już tam nam się jakieś pół godzinki na wolnym ogniu mruga. I jak już tam nam się ta godzinka minie po tym gotowaniu, to działamy dalej. Jeśli chodzi o gotowanie, troszkę to nam odparowało, tak jak widać, i gotowało się to półtorej godziny, nie godzinę. Czyli pamiętajmy, gotujemy półtorej godziny, tak żeby te warzywa, które są na tym, w tym w barszczu, puściły to, co miały puścić. I puściły, bo jednak tak jak widać, buraki się teraz porobiły blade, ale nie możemy tego tak zostawić, bo właśnie taki kolor jest. To nie jest kolor barszczu, to jest dosłownie... Ja to próbowałem i uważam, że trzeba dołożyć jeszcze jedną kostkę do tego. I właśnie to robię. I teraz też dokładamy te buraki, które były na tarce zrobione z tym octem. Gotujemy to chwilę, tak żeby te właśnie buraki świeże, które są teraz dodane, oddały swój kolor i to będzie czerwony barszcz. A potem to przesadzamy jeszcze raz do garnka. Majeranek i ostatecznie jakieś tam doprawienie, żeby po prostu go wtedy podług smaku, podług siebie, podług ilości przyprawić, doprawić. Uważam, że pieprzu to na pewno nie oddamy, dlatego że z tym to nie ma co przesadzać, dlatego że zawsze można sobie dopieprzyć w każdy indywidualnie, kto lubi jak bardzo pierne, a jak jest za pierne, to już ten kto nie lubi, to nie zje na przykład. Także niech to się jeszcze teraz chwilę pogotuje i przesadzamy to później. Tak to, poczekaj. Dobra, teraz tak, łyżka cezakowa i wyciągamy te wszystkie warzywa, które były dodane w miarę możliwości jak najdokładniej, razem z tym startym na tarce buraczkiem. Do tego przyjdzie teraz jeszcze odrobina majeranku. Uważam, że trochę octu i troszkę cukru. Ale to o tym może opowiem już przy tym, jak będziemy to próbować, dlatego że strasznie tu paruje, tak jak widać. Więc do zobaczenia, jak już będziemy testowali. Gotowe już wszystko, jeśli chodzi o końcowe dosypanie tych właśnie, nie wiem, przypraw, składników, no to jeszcze przyszła malutka łyżeczka octu na tą ilość. Tam jest z tej całości, co było na samym początku, czyli 5,5 litra tych warzyw z tym właśnie, z tą wodą razem wszystkiego, zostało 2,5 litra gotowego barszczu po odcedzeniu warzyw. Na to potem przyszło na sam koniec, co nie pokazałem, to była mała łyżeczka octu, cukru nie dawałem, bo uważam, że jest odpowiednio. I dosłownie mała łyżeczka majeranku, takiego świeżego. To wygląda teraz, tak wygląda, jest czerwony, a czy tu akurat może ja pokażę tutaj, bo Wiktor będzie też lubi barsz. I to jest barsz czerwony, to nie jest jakiś, nie wiadomo co, oczywiście wiadomo, on jest na kostkach, będą też krytycy, może będą zwolennicy. Ci, co krytykują, niech sobie spróbują. Dużo czasu to nie zajmuje, bo to zajęło dosłownie 2,5 godziny.
2 godziny, żeby ten barsz zrobić od początku do końca. Tylko musimy pamiętać o tym, że musi być dużo buraczków. Jeśli chodzi o buraki, to tego startego buraczka można dać nawet jeszcze połówkę, albo nawet całego więcej. Tak mi powiedziała moja żona, że mam tak powiedzieć, tak mówię. Bo ten barsz jest praktycznie moimi rękoma robiony, ale przepis mamy, nie? Mama robi dobry barsz, nie? Najlepszy. Można dać grzyby. Oczywiście ten barsz z krokietami, z uszkami, z pasztecikami. Co się chce, można do tego dodać. My po prostu, no co, teraz nikt nie będzie wiedział, jak to smakuje, bo co, że ja powiem, no super, pięknie, wspaniale. No jest zajebisty, no bo zawsze jest zajebisty i taki właśnie tak robiony u nas. Ja taki wolę, my taki wolimy. Zrobię. Pound. Kurde. Spróbujcie, sami się przekonacie. Subskrybować, lajkować, komentować wszystkie za i przeciw. Oczywiście, kto nie wcisnął dzwoneczka, niech to zrobi, a my sobie tu pijemy ten naprawdę super barsz. Spróbujcie, bo jest bajunia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.